okręgu, gdzie bardzo dużo znajduje się hipermarketów. Naprawdę. I ta lokalizacja to budzi zastrzeżenie. Na osiedlu naszym jest dużo sklepów prywatnych, proszę Państwa, gdzie można zauważyć się we wszystkie asortymenty. Jest ulica Sportowa, która graniczy. Cały ciąg jest. Proszę Państwa, pięć sklepów jest miejskich, gdzie prowadzą prywatne firmy. Uważam, że jeżeli taki obiekt powstanie u nas na OKM-ie, proszę Państwa, zabierze pracę, dochód i środki do życia tym osobom, które prowadzą te sklepy. Także uważam, że nie wiem, powinniśmy się zastanowić głębiej, na co przeznaczyć właśnie te metry, te hektary, które tam się znajdują, gdzie będzie budowany dworzec integrowany. Gdy w Ciechanowie kupcy z dzielnicy Bloki protestują przeciwko powstaniu kolejnego marketu, w Mławie sam burmistrz Sławomir Kowalewski chce zafundować mieszkańcom Mławy hipermarket w dzielnicy osiedle Książąt Mazowieckich. Mało tego, nie widzi nic w tym złego. Nie trafiały nawet do niego argumenty, które przedstawiali radni mławscy, a które są bardzo podobne do tych, które wysuwają przeciwnicy budowy marketu w Ciechanowie. Proszę Państwa, ja rozumiem, że jest powszechne oburzenie, bo lokale o powierzchni 2000 metrów zabijają handel. W mieście tworzą bezrobocie itd. itd. To jest powszechne oburzenie. Moi drodzy, a ja sobie pytanie. Dlaczego takie obiekty funkcjonują do 2000 metrów, funkcjonują na terenie naszego miasta? Dlaczego w sobotę, później po południe, w piątki, w sobotę jest ciężko zaparkować samochód przy tych obiektach? Dlaczego tam jest tylu klientów, moi drodzy? Czy ci ludzie jadą tam świadomie i przepłacają za towary, które nabywają? Dlaczego tak się dzieje, że emeryci, renciści w naszym mieście spacerują, a dzisiaj podróżują Mławską komunikacją miejską od jednego do drugiego marketu, dlatego że chleb jest taniej niż w piekarni. To jest fakt. Chleb jest tańszy niż w piekarni. Masło bądź margaryna w innym markiecie, a mięso bądź nabiał jeszcze w innym, drodzy Państwo. Czy Wysoka Rada ma podjąć decyzję o tym, żeby zlikwidować takie obiekty handlowe? A przecież ci ludzie, o których powiedziałem, mają mizerną emeryturę, uczciwie na nie pracują. I ciężko mają związać z koniec z końcem. I my się mamy kierować do tych punktów, gdzie jest drożej? Bo to jest pisane na to pytanie. Czy tu ma w tym miejscu zapaść taka decyzja, moi drodzy? Ja robię zakupy, więc wiem, jakie są ceny, jakie są różnice na poszczególnych produktach. Więc możemy sobie na ten temat podyskutować. A ci ludzie jeszcze lepiej wiedzą, jakie są różnice w cenach. I mając tak mizerne środki na przeżycie przez miesiąc, świadomie dokonują zakupu, swobodnego zakupu. I my im to umożliwiliśmy dotychczas, żeby pójść w określone miejsce i zaopatrzyć się w artykuły, które umożliwiają im życie i przeżycie. Wspomniany hipermarket ma powstać jako część składowa inwestycji pod nazwą Dworzec Zintegrowany. Ale skoro pojawił się pomysł, żeby znaleźć przedsiębiorcę, partnera prywatnego, który zainwestuje te pieniądze w wybudowanie właśnie tego centrum przesiadkowego wraz z galerią handlową, tak to nazywajmy, to ja ośmielam się składać lepszą propozycję. Ta lepsza propozycja w mojej ocenie jest krytykowana przez osoby, które zebrały głosy. Mają prawo i to jest to miejsce, żeby dyskutować na ten temat, Szanowni Państwo. Wypowiedzi pana burmistrza odniósł się do osób, które zabierały głos przed panem burmistrzem i zostaliśmy przedstawieni w ten sposób, że jesteśmy zwolennikami zamknięcia sklepów, które dotychczasowo
są, istnieją. Po pierwsze, tak ja przynajmniej nie wnioskuję i nie myślę. Po drugie, nie mamy takiej mocy prawnej, a zatem jest to nielogiczne. To po pierwsze. Po drugie, ja w swojej wypowiedzi też powiedziałem, że jestem jak najbardziej za tym, żeby plany miejscowe były opracowane, bo wtedy rzeczywiście na każdym etapie mamy wpływ, co w miarę szczegółowo na tym terenie może powstać. Jednocześnie powiedziałem, że należy to po prostu zrobić. My dzisiaj dyskutujemy nad tym, czy rozpoczynamy procedurę, która będzie trwała ileś tam lat, która ma doprowadzić, czy dać możliwość powstania sklepu wielkopowierzchniowego właśnie w tym miejscu. I tu jest oś sporu między nami. Ja uważam, że w tym miejscu takiego wielkiego sklepu, który tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, ile on metrów kwadratowych, już się nie przejęzyczę, może mieć, bo to, co słusznie radny Kasprzak zauważył, taka galeria spowoduje w tejże okolicy, i to jest, jestem przekonany, likwidację wszystkich punktów handlowych. Ja zgadzam się z panem burmistrzem, betony emeryckie, biednych ludzi, tu ma nas to przekonać. Ale jeszcze jest rynek pracy, który ewidentnie udowadnia, że każdy hipermarket, który tworzy miejsce pracy, likwiduje przynajmniej 3-4 miejsca pracy w handlu. I to są opracowania polskie, opracowania francuskie, i to też należy brać pod uwagę. Jeśli należy założyć, że to głosowanie spowoduje to, że rozpoczniemy ten plan, wedle pana burmistrza wiedzy, oceny, z błędem co do jednego roku, kiedy powstanie dworzec zintegrowany w Mławie? Natomiast pytany kilkakrotnie o to, kiedy powstanie dworzec zintegrowany, w bardzo ciekawy sposób burmistrz Sławomir Kowalewski wykręcał się od odpowiedzi. O regionalnym instrumencie terytorialnym. O tym, że ubiegamy się o otrzymanie środków, jest pełna akceptacja starosty morskiego, samorządu, samorządowców powiatu morskiego, że wspierali tutaj naszą, moją, czyli burmistrza miastomową inicjatywę, żeby Mława otrzymała 10 milionów złotych na wybudowanie Alei Świętego Wojciecha, budowanie niezbędnej infrastruktury podziemnej właśnie w tym obszarze, czyli wodociągi, czyli kolektory deszczowe, sanitarne, oświetlenie uliczne, oświetlenie placu i wybudowanie centrum przesiadkowego. My złożyliśmy wniosek o 10 milionów złotych na ten cel. Kiedy będą uruchomione środki, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Mam nadzieję, że w drugiej połowie 2015 roku, a z tygodnia na tydzień jakieś stanowisko będzie w tej sprawie, ale że być może w 2015 roku będą uruchomione te środki. W związku z tym będziemy mogli przystąpić do realizacji, chyba czy mówimy, budowy Alei Świętego Wojciecha i dworca zintegrowanego w tym obszarze. Natomiast, Szanowni Państwo, ponieważ są to decyzje niezależne ode mnie, ja mówię o tym z pewnym prawdopodobieństwem. To są decyzje, to nie są decyzje burmistrza, a w związku z tym cierpliwie czekamy, sprawdzamy, dowiadujemy się, kiedy będą te środki. To mówimy o takiej kwocie pieniędzy. Dobrze byłoby, żeby w przyszłości budynek dworca zintegrowanego ładnie był kontrolowany z resztą obiektu, który będzie powstawał na tym terenie. Dziękuję bardzo. Miał być ostatni, ale nie uzyskałem niestety odpowiedzi, ale czy słucham ze zrozumieniem pana burmistrza, ale no, zakładając optymistyczne parametry, które bierze pan pod uwagę, daje jeszcze 2 lata błędu. Jak pan myśli, kiedy powstanie ten dworzec zintegrowany? Panie radny, ja myślałem, że już powstał. Natomiast proszę pamiętać, że jako odpowiedzialny człowiek, wypowiadam się, to nie jest zależne od burmistrza w tej chwili pozyskanie pieniędzy. Proszę pamiętać. Jeśli będzie informacja, to oczywiście ja przekażę ją natychmiast i całej Radzie Miasta Mława i mieszkańcom Mławy. Dlatego, że o dworcu zintegrowanym mówimy w ogóle 10 lat. Chcemy, żeby powstał. Przypomnę tylko, 8 lat temu zrobił się pomysł,
że budynek dworca był zintegrowany z pozostałym obiektem o funkcji handlowo-usługowej. To się sprawdza, takie realizacje są w Polsce. Dlaczego tego ma być, ma nie być w umowie? Myślę, że to bardzo dobra praktyka i w związku z tym określam, będzie coś wspaniałego na szczęście. Wiem, że nie uzyskam odpowiedzi w tym momencie, ale z tego przesłania pana burmistrza wynika, jakby na ten dworzec zintegrowany i na ten budynek hipermarketu mielibyśmy my jako Mławianie, jako samorząd pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. Przecież wiemy, że ma to być zbudowane z pieniędzy inwestora prywatnego. Za to rozumiem, że chodzi panu o to, żeby dojazdy stworzyć ewentualnie do tego hipermarketu, tak? Że tu samorząd jakby się do tego zobowiązał. Ale na pewno ten dworzec, jak i też hipermarket nie powstaje przecież z tych pieniędzy, o których pan mówił. Radny, no, zaskoczył mnie, pan by nie powiedzieć zdumiony. Przecież ja mam świadomość, od pierwszego dnia życia burmistrza, czyli od 1 grudnia 2006 roku, że na taki cel jak budowa centrum handlowo-usługowego nie możemy wydać pieniędzy publicznych. Ja tego nigdy nie powiedziałem. I w tej wymianie zdań, w tej dyskusji nigdy nie powiedziałem, a pan sobie to gdzieś to zasugerował, że ja przewiduję, że mieszkańcy Mławy mają się składać na wybudowanie czegoś. Czy powiedziałem, że nie? No, zaskoczył mnie pan i zdumiał takie stwierdzenie. Otóż ja... Radni koalicji rządzącej swoimi głosami dali możliwość powstania takiego hipermarketu, aby bowiem mógł on powstać, między innymi należało zmienić studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w Mławie. Taką uchwałę na ostatniej sesji podjęli. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada 16 głosami za, 5 głosami przeciw przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy. Dziękuję bardzo. Jeżeli pomysłodawca, czyli burmistrz, swój pomysł nazywa już nie dworcem zintegrowanym, a centrum przesiadkowym, o co więc chodzi? Czy chodzi o budowę marketu, czy dworca zintegrowanego?